Dzień dobry, moje drogie. Witajcie. Bardzo się cieszę, że jesteście. Te, które jesteście, zajebiście, że jesteście. Jeżeli nie masz takiej możliwości, żeby tu być teraz, na spokojnie, wideo będzie dostępne ciut później w sekcji filmy na grupie i tam możesz zobaczyć powtórkę. Ja nie usuwam tych live'ów, także cały ten materiał jest do obejrzenia. Później, jeżeli teraz nie możesz, także na luzie. Dzisiaj pogadamy drogą plebiscytu na temat wypartych oblicz i ról kobiecości i tego, jaki to ma wpływ na seksualność. Seksualność, która jest drogą do wolności, co nie? Więc bez długiego wstępu, bez specjalnych gier, przejdźmy do rzeczy, bo ja też tak bardzo lubię. Na początek zacznę od tego, że jest taki aspekt kobiecości, jest taki aspekt, który nie jest może specjalnie często omawiany, a jest w moim odczuciu bardzo ważny. I to jest Unia Kobiet. I ja pod tymi słowami kryje się coś ciekawego. Bo owszem, wszyscy czaimy ten taki podział na świętą i na dziwkę, i ja też będę o tym mówić, ale jest coś, co utrzymuje ten podział. Unia kobieca. Cieniem takiej Unii kobiecej jest właśnie utrzymywanie tego dualizmu. Ja będę zerkać momentami gdzieś tutaj w bok, bo to są moje notatki. Ja ich trochę sobie narobiłam. I o to chodzi, żeby możliwie jak najlepiej oddać to, co chcę powiedzieć. Takim cieniem Unii kobiecej jest to, że ona utrzymuje dynamikę władzy taką, jaka ona w tym momencie jest. A władza to jest oddanie sprawczości swojej komuś lub czemuś innemu. To nie jest koniecznie tak, że to jest nam odebrane. Czasami oddajemy to. Unia kobieca utrzymuje ten status quo. Okay? I ona wspiera taką iluzoryczną, męską dominację. Okay? I jednocześnie manipuluje tą męskością. I robi to poprzez krytykę, poprzez powstrzymywanie i kontrolowanie seksualnego przepływu w innych kobietach. I no, nie oszukujmy się, robimy to. I to się robi w imię norm, w imię utrzymania zasad w społeczeństwie i w kulturze, w imię utrzymania porządku takim, jaki on jest. Po to, żeby, no właśnie, żeby to się po prostu utrzymało. Ja podam przykład, bo najlepiej na przykładach. Jakoś na początku lipca byłam nad jeziorem z moim mężem i my zawsze wybieramy sobie takie miejsca, żeby się rozłożyć z ręcznikami gdzieś bardziej na uboczu. No i dzień później mój mąż wysłał mi screena z wpisu na Spotted i nazwa naszej miejscowości. I tam na Spotted ktoś napisał, że stanowczo wyprasza sobie. Nie, jak to szło? Stanowczo wypraszam, czy tam stanowczo. Coś tam ze stanowczością. Że na plaży, gdzie są dzieci, na plaży, gdzie są inni ludzie, nie powinny chodzić dziewczyny w stringach, bo to deprawuje. I ja byłam jedyną osobą, która miała takie majtki. No i on mi wysłał tego screena, nie? I z takim dopisem, że chyba kogoś wkurzyłaś. I to mi się dzieje cyklicznie co jakiś czas. Ja mam takie stroje kąpielowe, dlatego wybieramy sobie miejsce gdzieś na uboczu. I ta osoba mogła mnie zobaczyć w momencie, jak wchodziłam i wychodziłam z jeziora. I to, co przez nią przemawiało w tym momencie, to jest właśnie ta Unia Kobieca. Ten cień Unii Kobiecej, utrzymanie porządku takim, jakim on jest. Twoja atrakcyjność, twoje ciało, twoja cielesność, twoje rozpasanie jest zagrożeniem dla mnie, mojego systemu wartości. Trzeba cię uciszyć. I kto z nas nie miał takich ocen? Bo ja na pewno miałam. Jestem w centrum handlowym i patrzę na przykład na dziewuchę i myślę sobie, no fajna laska, ale uczesać to się nie umie. Lub no z takimi udami to ja bym po prostu do ludzi nie wyszła. Nie? Albo na przykład no fajnie się ubiera, ale no
zawsze jakieś ale, nie? I to jest taki moment, w którym nasz wewnętrzny krytyk przenosi się na coś innego, żebyśmy my czuły się ciut wyżej, ciut lepiej. Natomiast no, gdy oceniamy i krytykujemy inne kobiety, to jesteśmy trochę mniej krytyczne wobec siebie, ale tak naprawdę to jest wciąż ten wewnętrzny krytyk i on po prostu przenosi tę uwagę na zewnątrz, żeby nam było przyjemniej i lżej. I to nie jest ok. Takim celem ultimate Unii Kobiet jest zachowanie takiego patriarchalnego ideału. I uwaga, za każdym razem, gdy używam słów patriarchalne albo patriarchat, to nie mam na myśli mężczyzn, tylko systemu. Okay? Patriarchat to nie równa się mężczyźni. Właśnie celem Unii Kobiet jest zachowanie takiego systemu. Poprzez te wszystkie narzędzia, przez kontrolę, przez krytykę, przez takie aktywne poniżanie innych kobiet, po to, żeby one nie były zbyt jakieś albo za mało jakieś. Okay? I ten ideał ma być zachowany. Idealna matka, idealna żona, idealna bizneswoman, idealna siostra, idealna córka, idealna, wszystko idealne. Nie? To musi być idealne, koniecznie. I tu jest właśnie ten problem, ale ten problem tak pięknie wzięła sobie cała branża wellness i beauty. Bo chcemy być piękne, idealne, chcemy być doskonałe i tutaj Unia Kobiet po prostu szaleje z radości, bo na tym się zarabia, na lękach się zarabia najwięcej, co nie? Więc wstrzyknij sobie tam, albo podciągnij sobie tu, albo powiększ sobie to, czy zmniejsz tamto i będziesz bliższa ideału Unia Kobiet. Zajebiście. Score. I teraz pamiętajcie jedną rzecz, że Unia Kobiet działa, ponieważ utrzymuje taką dychotomię. Utrzymuje podział na dziwkę i na dziewicę. To jest to coś, co zarządza tym podziałem. To jest awers i rewers tej samej monety, którą obraca Unia Kobiet. Żeby utrzymać tę dynamikę władzy. I teraz przejdę do podziału na dziwkę i na dziewicę. I żeby dobrze to omówić, to ja podzielę te archetypy na takie podarchetypy, jakby żeby trochę lepiej to opisać. I dziewica dzieli się na takie cztery. Zawsze problem z palcami, nie? Nie macie pojęcia, co się dzieje, jak ja czasami kręcę wideo na YouTube, nie? I tam wymieniam, że pierwsza zasada, druga, trzecia, nie? I mi się tam te palce mylą. Nieważne, miesza z tym. W każdym razie, dziewica dzieli się na takie cztery archetypy. Pierwszym jest niewinne dziewczę, niewinna dziewczyna. I on się bierze z tego, że postrzegamy niewinność jako dziewictwo. Postrzegamy dziewictwo jako wartość najwyższą. I możemy tak świadomie sobie się pukać w czoło i mówić, przecież to jest tylko błona dziewicza, przecież to nie ma znaczenia, przecież to jest po prostu, to już jest przestarzałe, to jest nieaktywne i w ogóle. Ale nie macie pojęcia. Nie macie pojęcia po prostu z iloma kobietami, gdy pracuję, gdy schodzimy głęboko do takich poziomów i elementów ich podświadomości. A narzędzia, które stosuję, głęboka hipnoza, one pokazują naprawdę to ciało emocjonalne, które w tym momencie zaczyna być ubierane w strukturalne słowa, i wtedy naprawdę wychodzą te słowa, które nadają tym emocjom, tym podświadomym przekonaniom już jakąś strukturę, na której można pracować, którą można rozebrać. I najczęstszym takim warunkującym cieniem tego aspektu kobiecości, tego aspektu dziewicy, tej niewinnej dziewczyny, okay? Tego podarchetypu, jest to, że bycie widoczną w swojej seksualności jest niebezpieczne i oznacza też, że nie jestem już niewinna. Niewinność i seksualność nie mogą iść w parze. Niewinność i władza nie mogą iść w parze. One się wykluczają. Albo, albo. Seksualność deprawuje. Seksualność coś odbiera. Okay? I w tych aspektach zawiera się bardzo wiele uniżających
emocji, takich, które mocno obniżają nasze samopoczucie, naszą samoocenę, naszą pewność siebie. Bo chcemy zachować bycie tą właśnie niewinną, zachować te dziewicze cechy, jakby, i odwracamy się od sporej części naszej własnej natury. Cieniem tego jest właśnie takie rozdzielanie, że seksualność jest czymś, co deprawuje, czymś, co sprowadza do, no właśnie, roli tej drugiej. Znowu, to jest rewers i awers, nie? Oczywiście ta druga też ma same wady, wiadomo. Natomiast kolejnym takim podarchetypem jest księżniczka. W archetypie dziewicy jest ten pierwszy, ta niewinna dziewczyna, i tym drugim jest księżniczka. A księżniczka, jej cieniem jest to, że ona jest krucha, delikatna, bezradna, dziewicza, poddana, bezwładna, czekająca na wybawienie, na swojego księcia lub na kogoś, kto się nią zajmie, albo coś jej da i zapewni. Zrobi wszystko, by utrzymać swoją pozycję. Jest nieporadna, niedecyzyjna, ale zawsze znajdzie jakiegoś księcia albo tatuśka, który się nią zajmie. Jest krucha emocjonalnie, jest zależna. I wiecie co? Odnajduje bardzo duży oddźwięk w takim archetypie tej księżniczki, w tym, jak wygląda ślub na zachodzie. Wiecie, ta biała suknia jako symbol niewinności, dziewictwa, oddawanie spod opieki taty, pod opiekę męża i w ogóle. No, jest takie śmierdzące trochę, co nie? I możemy na przykład rzeczywiście sobie myśleć, że nie, no to już jest przestarzałe i tak dalej, ale nadal gdzieś podświadomie w tych naszych tradycjach i rytuałach gdzieś żyją te rzeczy, które mają na nas wpływ. Wszystko ma na nas wpływ. I musimy mieć tą świadomość, że to ma na nas wpływ. Kolejnym archetypem, przepraszam, pod archetypem jest Madonna. Okej? Nie piosenkarka, tylko taka właśnie odsłona święta tej dziewicy. Jej cień to jest taki, że z bardzo wieloma kobietami, które są w długich związkach małżeńskich i nieszczęśliwych związkach małżeńskich, nawet niekoniecznie małżeńskich, ale związkach, obserwuję takie przekonania, że mężczyźni mają władzę nad kobietami. Kobieta jest głupsza, kobieta jest słabsza, kobieta nie da sobie rady, kobieta jest nieporadna. I to są takie cienie tej Madonny, bo Madonna jest taką postacią, która, no właśnie, jest taka uświęcona i poprzez swoje cierpienie zyskuje szlachetność. To jest bardzo niebezpieczne, bardzo niebezpieczne. Ona cierpi jako posłuszna i cnotliwa żona i matka. I nie może z tego zrezygnować, bo przez to, uwaga, jej status spadnie. Przestanie być szanowana. Kobiety, którym proponuje wyjścia i rozwiązania z takich sytuacji, one nie są gotowe na to. One uważają, że przez to będą musiały zrezygnować z całego dotychczasowego życia. Nie widzą żadnej alternatywy dla siebie. To jest bardzo długi proces, żeby go w końcu zauważyły, żeby objęły, że można być kobietą, która jest matką, jest żoną, i może wyjść też z tej roli takiego świętego cierpienia. Okay? Jest bardzo interesująca struktura ego wokół takiego archetypu Madonny, bo jej pozycja społeczna, jej mąż, jej dzieci, jej znajomi, jej przyjaciele, jej praca są w jej odczuciu niezbędne do przetrwania. Więc jeśli ona chciałaby poczuć coś innego i się zmienić, to w jej rozumieniu musi zrezygnować z tego wszystkiego, więc zrezygnować z przetrwania. Ja wiem, że to brzmi pokrętnie, ale dla naszego ego jest albo, albo. Sorry. Unia kobiet trzyma tę dychotomię, nie? To jest absurdalne, ale tak właśnie jest. I nasze ciała emocjonalne, one tego nie rozumieją, one są czystym odczuwaniem. Madonna wierzy, że seksualność w jakiś sposób deprawuje. Madonna wierzy, że jej poświęcanie jest najwyższą wartością i ona będzie wynagrodzona za to poświęcanie. Ile z tych Madonn robi ogromną krzywdę swoim dzieciom przez to, jak bardzo się poświęcają?
To jest temat, który też podejmę. Takie samopoświęcanie się jako taka forma gwałtu na sobie. Ale ile z tych właśnie Madon, tych cierpiętnic, przerzuca to samo na swoje dzieci? I na przykład wiele z tych kobiet, z którymi rozmawiam, i niekoniecznie już pracuję, bo one nie są kompletnie gotowe na to, żeby cokolwiek zmienić. One postrzegają swoją pozycję jako kompletnie przegraną i tylko szukają rozwiązań na to, żeby on się zmienił, dzieci mnie doceniły, znajomi zobaczyli i uznali, szef pochwalił. Z takimi ludźmi nie pracuję. Okay. Ale one właśnie mają takie bardzo interesujące uwikłanie w tym, w czym siedzą. W takim położeniu, że jak będę się bardzo poświęcać, to przyniesie mi nagrodę i to poświęcenie z kolei ono spada na ich dzieci. Te dzieci patrzą na swoją mamę i myślą sobie, no, czyli tak wygląda miłość. No nie, no, to jest przykład. Dzieci uczą się przez przykład, nie wykład. Niestety. I to są te same kobiety, które powtarzają swoim córkom i swoim synkom, podążaj za własnymi marzeniami. Kolejnym, czwartym pod archetypem jest stara panna. Która z nas nie była straszona, że nie wiem, jak będziesz się tak zachowywać, to będziesz starą panną. Starymi pannami się straszy. Byleś taka nie była, bo ona jest jakaś, za przeproszeniem, niedoruchana, ona jest wredna, jest taką heterą, taką heksą i musi mieć zawsze rację. Ale właśnie takim pod archetypem, który mierzy te cechy, który zawiera w sobie te cechy, są w tym pod archetypie są bardzo interesujące przekonania. Tutaj na przykład siedzi coś takiego, że ona działa z takiej pozycji moralnej wyższości. Ona na przykład nie ma męża i dzieci, i ona się z tym pogodziła, i ona czuje, że ma takie przyzwolenie, jest entitled do tego, żeby osądzać i oceniać innych ludzi na podstawie tego, co robią i jacy są. I to jest bardzo interesujące, bo z jednej strony takie bycie starą panną jest takie fej i okropne i kobiety się tego boją, a z drugiej strony jest to taka w archetypie, pod archetypie starej panny taka moralna wyższość nad innymi. I jest tam taka też forma niedocenienia przez nikogo. Nie, co jest bardzo przykre. Ale uwaga, ten pod archetyp starej panny również zawiera się w kobietach, które są w związkach. Ten podarchetyp dotyczy przede wszystkim kobiet zamrożonych seksualnie. Takich, które zrezygnowały z własnej seksualności na rzecz tego, żeby być ze swoimi mężami, albo po prostu być w tym, czym są, z lęku przed tym, że nie ma nic innego już dla nich. Już się z tym pogodziły. I one dostrzegają jeszcze ten taki aspekt Madonny, tego poświęcenia swojego, jako wielką cnotę. I wychodzą z pozycji właśnie takiej osądzającej. Ja mam rację. Tak? Walka z ego takich kobiet jest tragiczna. Mnie to tak czasem bawi właśnie, jak bardzo zapętlone są nasze ego. Bo moje też takie było. Ale moje ego ma teraz nowe imię. Fifi. Więc jak słyszę, jak Fifi zaczyna ujadać, to powiem, okej, dobra, spokojnie. Nie ty rządzisz, tylko ja. Ja nie muszę mieć racji. Ja chcę być szczęśliwa. I właśnie ta stara panna, jeszcze tak tu kończąc ten wywód, ona czuje, że właśnie ona doszła do takiego poziomu czystości i cnotliwości, do jakiego nikt inny nie dojdzie i nie da rady dojść. I ona po prostu jest tą osądzającą osobą wobec tej pozycji. No i właśnie, teraz przejdę do drugiej. To są takie cztery podarchetypy dziewicy. Okay? Takich cieni dziewicy. I teraz przejdę do tej drugiej roli, czyli dziwki. No i właśnie, dziwka obnosi się ze swoją seksualnością. Ona nią częstuje, udostępnia. I w tym poście na Spotted po prostu było widać, jak ta osoba, która napisała te rzeczy o tych moich stringach,
jak ona poczuła właśnie, że ja muszę być taka rozpasana i taka łatwa i taka dostępna, nie? I taka. No, ale no, okej, okay. Jeśli jej to służy, to niech tak sobie myśli. W każdym razie, no, podstawowymi takimi podarchetypami dziwki są trzy. Jest prostytutka. Jakie są nasze skojarzenia o prostytutkach? Jest osoba, która uprawia seks za pieniądze. Więc dupczy się za pieniądze. No nie? I takim cieniem w relacjach, w tej roli właśnie dziwki, tego podarchetypu prostytutki, który jest w nas wszystkich, jest czym handluję w odniesieniu do seksualności? Jak zamieniam moje zasoby seksualne, moje zasoby emocjonalne, intelektualne czy inne takie za poczucie bezpieczeństwa czy przywiązania? Lub bezpieczeństwa i przywiązania. Jak handluję sobą? Taki kupczyk trochę. Nie? Inna forma, jedna z moich ulubionych. Będę cię kochać, będę cię akceptować, jeśli. Jak zrobisz to, ja wtedy tamto. Nie? Uwielbiamy takie warunkowanie. I nie wiemy, że sobie to robimy, ale sobie to robimy. Wszyscy to robimy. Na jakimś etapie po prostu tak jest. To jest bardzo dziecięce, ale tak sobie robimy. W podarchetypie prostytutki jest jeszcze. Kocham cię i jesteś mój lub moja. I to wzbudza taką transakcyjność w relacji. I co ciekawe, w podarchetypie dziwki może też się włączać ten taki podarchetyp takiej Madonny albo starej panny. Tak? W słuszności tego, że to ma sens, to jest racjonalne, to jest wzniosłe wręcz, właściwe. Tak naprawdę ta prostytutka i Madonna to są te same, to jest ta sama linia, tylko skrajnie różne punkty. Właśnie, prostytutka wykorzystuje jakiś swój zasób do tego, żeby nim handlować, żeby go zamienić na jakąś wartość dla siebie. To jest taki cień prostytucji. Cień tej takiej emocjonalnej roli dziwki w tej odsłonie. Drugim podarchetypem jest taka femme fatale. I tutaj cieniem femme fatale jest to, że ona zwodzi i uwodzi we własnym celu, nie dbając o nic i o nikogo, nie przywiązując się do nikogo, jest samolubna, egoistyczna, egotyczna, narcystyczna. Robi rzeczy tak po prostu dla zabawy i ma wszystkich w dupie. Kontroluje mężczyzn, wabi ich i trzyma ich na dystans, nie związuje się z nikim. No i to, co jest związane z femme fatale, z tą odsłoną dziwki, to jest to, że kobiety, które chcą być postrzegane jako dobre, a wszystkie chcemy być postrzegane jako dobre, cnotliwe, jeżeli pojawia się w nas takie odczucie, że chcę się bawić i w ogóle mam wszystko gdzieś, to za chwilę włącza się takie, ale czy to nie jest za bardzo, czy to nie jest takie. I tak naprawdę odzywa się trochę ten archetyp w tym momencie. Warto mieć to na uwadze. I trzecim i ostatnim takim podarchetypem dziwki jest kochanka, taki substytut. I cieniem substytutu czy kochanki jest taka impulsywność, łatwość, dostępność. Jest taka niestałość, skakanie z kwiatka na kwiatek. To jest taka rola czy odsłona kobiecości w tym podarchetypie, gdzie kierujemy swoimi zasobami impulsywnie, emocjonalnie, idąc za naszym własnym impulsem, bądź pod wpływem impulsów z zewnątrz, pod wpływem zachcianek innych. I jesteśmy dla kogoś, układamy się pod kogoś. To jest bardzo interesujące. Natomiast te wszystkie role, które teraz przedstawiłam, te wszystkie odsłony kobiecości, znowu to jest wszystko awers i rewers tej samej monety trzymanej przez Unię Kobiet. Co z tym zrobić, nie? Oto jest pytanie. Zauważyć, że takie coś mamy. Jak zauważymy, że coś takiego mamy, to możemy to pogodzić tylko przez integrację
ciemniejszych naszych części możemy rozpoznać w nas światło. I światło, które mają te wszystkie role, jest niesamowite. Ja na moim coachingu uczę czerpania światła z tych ról poprzez cielesność, poprzez seksualność, poprzez zanurzenie w tych jakościach. I światłem, bo ja teraz omówię właśnie tę drugą stronę tych wszystkich aspektów. Światłem Unii Kobiet jest siostrzeństwo. Dopiero co przed tym live'em skończyłam rozmawiać z dwiema dziewczynami i rozmowa była naprawdę przecudowna, w bardzo siostrzanej, bliskiej atmosferze, bardzo autentycznym położeniu i to było naprawdę mega. To było naprawdę cudowne. Zaraz ściemy po prostu w bardzo fajnej atmosferze. Pamiętajmy, że tradycyjnie, jako kultura, która wyrosła na dawnych podwalinach, tradycyjnie w bardzo niedużych społecznościach zawsze było tak, że to starszyzna, to starsze kobiety uczyły dziewczynki, jak działa ich ciało, co robić. Później te same dziewczynki, gdy dorastały, uczyły się od siebie i ze sobą w atmosferze siostrzeństwa. W wielu plemionach afrykańskich nadal dziewczęta chodzą na przykład do lasów i masturbują się przy sobie, pokazują sobie swoje ciała, sprawdzają, jak one działają. I takim zadaniem podstawowym tej starszyzny wobec tych młodszych dziewcząt było pokazywanie im, jak one mają korzystać ze swoich potencjałów, po to, żeby później, jak będą już miały kontakt z chłopcami, wiedzieć, jak oni mają postępować względem ich. Ale oczywiście Unia Kobiet ma ten swój cień, który na nas siedzi i mówi: nie, mężczyzna jest odpowiedzialny za twoją rozkosz, nie ty. I cieniem tego z kolei jest ty, musisz być jakiś albo jakaś, jeśli preferujesz kobiety. I wtedy ja będę się czuła kochana, akceptowana, zauważona, utulona, usłyszana. Natomiast właśnie tym jasnym aspektem Unii Kobiet jest to powiązanie kobiece. I każdej kobiecie, z którą pracuję, powtarzam, jak mantrę, potrzebujesz kobiet w swoim życiu. Potrzebujesz przyjaźni kobiecych. Potrzebujesz sióstr. Nie rodziny biologicznej. Nie rodziny, którą sobie stworzyłaś. Nie aż tak bardzo i nie bez przerwy. Okay? Jest jeszcze rodzina duchowa, która na ciebie czeka, jeżeli się na nią otworzysz. I przestaniesz ładować cały swój potencjał w coś, co wcale go nie chce. Bo możesz przekazać coś więcej dalej sobą, dzięki temu, że właśnie będziesz się dzielić tym, co masz, co czujesz, co przechodzisz i jak to się w tobie integruje. Dzielenie się doświadczeniami kompletnie rozpuszcza barierę wstydu, która nie pozwala nam mówić o tych doświadczeniach i integrować je lepiej dzięki temu. I dlatego właśnie potrzebujemy przyjaźni kobiecych. Bardzo niedawno pojechałam na Maderę z przyjaciółką. I to było bardzo fajne. Ona mi zaproponowała: ej Sabina, pojedziemy gdzieś? I ja powiedziałam: okej. Okay. Ja nie wiedziałam nawet, gdzie pojedziemy. I się jej pytam: ile kasy potrzebujesz? No tam tyle, nie? No to jej to przelałam i ona zaczęła to ogarniać. Po prostu zaczęła ogarniać wyjazd. I potem się dowiedziałam, że lecimy na Maderę. I spędziłyśmy świetny czas. I Unia Kobiet, z tego co mi uprzejmie doniosła bliska mi osoba, część ludzi, którzy wiedzieli o tym, że moja koleżanka leci ze mną, mówili do niej: a Sabina bez męża? A on jej tam pozwoli? Seriously? No ale cóż, takie to jest, jak mawia moja przyjaciółka druga. Także potrzebujemy przyjaźni kobiecych. Potrzebujemy oderwać się od męskości, dziecięcości, od bycia matkami, bycia partnerkami i tak dalej, żeby być siostrami dla kogoś. Okej? Okay? Potrzebujemy tego. Kobiece przyjaźnie ładują nas energią. I to nie jest prawda, że konkurujemy ze sobą. Jak będziemy powtarzać sobie, że jesteśmy zazdrosne o siebie, że przyjaźń kobieca nie istnieje i w ogóle bla, bla, bla. Jak otwieramy nazwiast, to on musi się zamknąć. Jak sobie coś programujesz, to musi się urzeczywistnić. Jeżeli wyjdziesz z położenia, że
Ufam kobiecym przyjaźniom, ufam kobietom, które są dookoła mnie. Zawsze znajdziesz kogoś, kto odzwierciedli ten pogląd. Bo mózg musi mieć rację. Światłem tej postawy dziewicy, okay, jest bardzo piękna jakość. Jest czysta obecność. Jest takie doświadczanie czegoś po raz pierwszy. Najpiękniejszym aspektem, jasnym aspektem dziewicy jest doświadczanie czegoś po raz pierwszy. Ja potrzebuję tego aspektu w sobie za każdym razem, gdy lubieżnie zapraszam mojego męża do łóżka. Budzi się we mnie i dziewica, i dziwka, i obie uwielbiam. Potrzebuję mojej wewnętrznej małej dziewczynki, która jest skora do zabawy. Potrzebuję mojej staruchy, która jest mądra i zarządza tym całym grajdołkiem. Potrzebuję mojego wewnętrznego mężczyzny, którego obraz manifestuje się w moim mężu i któremu pozwalam być mężczyzną takim właśnie, który stwarza mi ramy, w których ja mogę się rozpłynąć. Do tego samego też namawiam, zapraszam i uczę kobiety, z którymi pracuję, żeby uzdrowiły w sobie obraz mężczyzny, otworzyły się na wewnętrzną małą dziewczynkę, pojęły, jak bardzo ważną rolą jest ich wewnętrzna dziewica, która doświadcza rzeczy po raz pierwszy. Takimi, jakie one są, w czystej obecności, będąc w doświadczeniu, w jedności, w scaleniu, w bezwarunkowej miłości, jak bardzo wielkiego oddania to wymaga. Okay? I to jest potężne. To jest potężna cecha. Ta wypaczona, kontrolowana przez cień uni kobiet polega na tym, że jesteś bezradna i bezsilna, ale objęta świadomością. I świadomą seksualnością rola dziewicy jest potężną. Poddajesz się czemuś większemu od siebie, czemuś, co wychodzi z Twojego ciała i niczym po prostu takie piękne iskry rozświetla Cię od góry do dołu. I daje Ci takie cudowne jakości. Niesamowite jakości. Poczucie zjednoczenia, wdzięczność, podziw, radość, to wszystko są takie aspekty wewnętrznej dziewicy. Bezkompromisowa autentyczność. Światłem dziwki jest... Wiecie co? Powiem Wam jeszcze, że w ogóle prostytutka to jest słowo z łaciny, które jest z dwóch członów. Pro, czyli jakby przed czymś, i statue. Tam, ja nie wiem, jak to się mówi, okej, okay? Statuael. Statuere, czy jakoś tak. I to jest wystawiać. Czyli jakby wystawiać na widok. Postawić na przodzie. Okej. Okay? Dziwka jest dumna ze swojej seksualności. Dziwka się obnosi z nią, bo czuje się z niej dumna. I to obnoszenie nie jest atakowaniem innych, to jest to, że ona po prostu taka jest i ona się z tego cieszy. Moja wewnętrzna dziwka w tym momencie mówi do Was i ona jest bardzo zadowolona, że ma głęboki dekolt, że może sobie siedzieć i poklepać się po brzuszku i pobawić tym o. By the way, co to w Was wzbudza? Bawię się moją fałdką. Co to w Was wzbudza, no nie? We mnie dawniej, jakbym patrzyła na taką laskę, która mówi tak jak teraz, ja bym pewnie pomyślała sobie, ja pierdolę, pojebana jakaś, nie? Co ona robi, tak się nie robi, to jest tłuszcz, fuj. A to jest po prostu ciało, okej? Okay? I wewnętrzna dziwka pozwala objąć to ciało akceptacją, miłością, takim jakie ono jest, świętością. Ona traktuje swoje ciało jako wyrafinowany dar, dzięki któremu przyjmuje i daje miłość, okej? Okay? Tu jest bardzo świadoma transakcyjność. Transakcyjność to nie jest słowo, które przypadkowo używam w tym momencie. Świadoma transakcyjność. Ja coś daję, ja coś przyjmuję. Nieświadoma transakcyjność to warunkowanie. Ok? Warunkowanie, którego nie jesteśmy świadomi. Z reguły warunkowania nie jesteśmy świadomi. Chociaż niektórzy są. I to już jest narcyzm. Ale taka nieświadoma transakcyjność to jest warunkowanie, tak? Będę Cię kochać, jeśli. Zaakceptuję Cię, jeśli. Będę szczęśliwa wtedy, gdy. Okay? Zwracajcie uwagi na takie rzeczy, kiedy
kiedy gdzieś wasze myśli płyną w tę stronę. Warto zwracać uwagę na to, bo to tylko pokazuje jakiś rodzaj uwarunkowania wewnętrznego. Wewnętrzna dziwka nie jest uwarunkowana, jest świadomie transakcyjna. Postrzega swoje ciało jako swój atut i swój dar, dzięki któremu może się dzielić i może przyjmować. Ok? Jest kapłanką seksualną. Jest takim naczyniem, przez który można doświadczać. Ona może doświadczać i ludzie, których zaprasza do tej przestrzeni, doświadczają własnej boskości poprzez nią. Ja się tak czuję, gdy kocham się z moim mężem. Ja się tak czuję, gdy kocham się z własnym ciałem. Doświadczam boskości poprzez nie. Jestem kapłanką w tym momencie. I wiecie, czasami, to bardzo kontrowersyjnie może zabrzmieć, ale czasami myślę sobie, że prostytucja jest wielce niedoceniona i gdyby była świadomie uprawiana, tak jak to było w starożytności, byłaby wspaniałym darem, bo kto jak nie właśnie prostytutki miałby pięknie i świadomie nauczyć ludzi kochać? Właśnie w tych rolach takiej kapłanki, rolach takiej dakini. Dakini to jest taki termin z buddyzmu. Jest takie żeńskie bóstwo, które czasami manifestuje się w ludziach. Przewodnik. Jest przewodnik na drodze do przebudzenia, do głębokiego objęcia własnej świadomości. Spojrzę sobie teraz na moje notatki. Dostęp do dakini mieli tylko adepci na wysokim poziomie wglądu. Więc nie wszyscy. I tu uwaga, rola dziwki jest kompletnie inna. Ona nie jest dla każdego. Nie? Ta jasna strona dziwki, ona nie jest dla każdego. Ona jest rozpasana, ona jest wolna, ona jest świadoma, ona jest swobodna, ona jest całkowicie zestrojona ze sobą, ona jest wdzięczna, że ma to ciało, ona jest przepięknie po prostu w nim osadzona i ona się nim cieszy i ona się nim dzieli i ona wybiera sobie tych, z którymi się dzieli. I to jest rewelacyjna rola wewnętrznej dziwki. Taką dziwkę to ja lubię i ja chcę. Jest muzą, jest natchnieniem, jest demonem i jest aniołem. Pcha do rozwoju poprzez to, kim jest, jaka jest, jak jest osadzona w sobie, jakiej seksualność działa dla niej. Pcha do rozwoju. Niszczy iluzje. Do mojego życia jest bez przerwy zapraszany mój partner, mój życiowy partner, mój mąż. Mam nadzieję, że to małżeństwo potrwa do końca mojego lub jego życia. Ale czasami, gdy przewijają się inni ludzie gdzieś przez nasze rzeczywistości, to widzę wyraźnie, kogo mogłabym zaprosić do takiego poziomu. Bardzo świadomie wybieram monogamię na tym etapie, ale postrzegając innych ludzi, widzę wyraźnie, kogo mogłabym zaprosić do tego, żeby trochę zburzyć jego iluzję wewnętrzną i pokazać mu coś więcej, może poprzez własne ciało. Na tej fantazji płynę z moim mężem z kolei. I tak mu tłumaczę, że ej, poznałam kogoś atrakcyjnego, jest naprawdę fajny, wzbudził jakieś motylki w moim brzuchu. A teraz tę energię mogę zrealizować z Tobą, bo tamtej osobie podziękowałam za jej atrakcyjność i za to, co mi dała. I powiedziałam, to teraz to biorę do mojego męża. I serio, autentycznie tak robię. Reakcje są naprawdę bardzo fajne, bo ja znowu bardzo świadomie przyciągam tych ludzi, którzy ze mną rezonują na takim polu. Dakini stawia wyzwania. Taka święta prostytutka stawia wyzwania, do których ludzie się zobowiązują, żeby stać się lepszymi wersjami siebie samych. I tego, jak to zrobić, jak to faktycznie w sobie objąć, potrzeba świadomości do tego i dystansu, i potrzeba takiego głębokiego przyzwolenia dla siebie samej. Objęcia tego cienia, który mamy w sobie. Zauważania go, gdy się włącza. Zastanawiaj się właśnie, kiedy się oceniasz. Szczególnie, kiedy włącza się takie postrzeganie, że to jest absolutna prawda. Jak tylko włącza się takie myślenie, to warto się nim zaciekawić, bo nic nie jest prawdą. Coś może być prawdą Twoją indywidualną na tym etapie Twojego rozwoju, na jakim jesteś i według postrzegania, jakie masz. I to jest Twoja prawda, ale znowu ona jest relatywna, bo dla kogoś innego to jest totalny bullshit. A dla kogoś innego, wow, oświecenie. Więc
To jest bardzo relatywne, ale warto po prostu zwracać uwagę za każdym razem, gdy coś czujemy, że jest takim niepodważalnym czymś. Która rola w tym momencie, który podarchetyp w tym momencie się włącza? Jaki rodzaj energii za tym płynie? Czy on mi służy, czy on mi szkodzi? Ja takich jasnych stron i poprzez zrozumienie i objęcie tych ciemnych uczę właśnie na głębokich sesjach, które przechodzę z moimi klientkami. I narzędzia, jakich używam, naprawdę pokazują taką pełną, indywidualną prawdę, jakiej te kobiety doznały na jakimś etapie swojego życia, która z nimi została i jest bardzo nieuświadomiona, ale właśnie ten cień właśnie trzyma. I jak tylko poznamy tę ciemną swoją stronę i zaakceptujemy, że ją mamy, bo to jest ważne, żeby ją zaakceptować, to możemy rozpalić wokół niej światło. Bez tego cienia to światło nie byłoby widoczne. No nie? Więc, moje drogie, jeżeli to z Wami rezonuje, to zajebiście. Jeżeli to czujecie, to świetnie. Jeżeli wynosicie z tego coś dobrego, genialnie. Ja generalnie nie zwracam uwagi w tym momencie na komentarze, odpowiem na nie po live'ie. Mogłoby to po prostu być trochę przytłaczające, jeżeli jakieś są, po prostu ich nie widzę w tym momencie. Jeżeli czujesz, że chciałabyś zgłębić to, o czym mówiłam, chciałabyś poczuć lepiej taką wewnętrzną swoją świętość, swoją seksualność, chciałabyś otworzyć się na to i poczuć się faktycznie lepiej osadzona w sobie, zmienić swoją relację ze swoim ciałem, dzięki czemu zmienisz też relację z ludźmi, z którymi jesteś w relacji, to napisz do mnie, odezwij się do mnie. Możemy pogadać. Pomogę Ci namierzyć, gdzie jesteś i czego potrzebujesz. Jeśli zdecydujesz się na proces ze mną, jeśli Ci go zaproponuję, jeśli się zdecydujesz na ten proces ze mną, zrobisz mi wielką przyjemność, ogromny przywilej i masz moje 100% wtedy. Ale taka rozmowa, tak jak zawsze podkreślam, nic nie kosztuje, do niczego nie zobowiązuje. Jeżeli czujesz, że chcesz, zapraszam. A ja, moje drogie, życzę Wam przyjemnej niedzieli i zmykam nad jezioro. Wyłożę się w moich bulwersujących stringach. By the way, pamiętam, że odpisałam na ten post. I przejrzałam sobie w ogóle komentarze pod nim. Na tym naszym spotet to w ogóle to był post, który zebrał chyba, nie wiem, tam z 200 reakcji. I chyba 10 tylko, około 10 się tam zgodziło z tą osobą, która go napisała. Że tak, że bulwersujące, że chamstwo i w ogóle z gołymi dupami latają i tak dalej, i tak dalej. Ale co ciekawe, faceci, którzy się wypowiadali tam, oni dostali straszne bęcki od lasek. Wiecie? Facet, który tam napisał, no i dobrze, no i tam fajnie, że tam zdrowe, dbające o siebie laski się tam pokazują. No co, no tylko można sobie popatrzeć, no nie? Przy piwku. Jakie oni hejty zbierali od kobiet, po prostu nie macie pojęcia, nie? Jeden typ napisał coś, co mnie bardzo rozbawiło. Wolę takie stringi niż swój moherowy beret. Po prostu nie. Mój ziom. Od razu po prostu poczułam takie ciepło, nie? W każdym razie pamiętam, że odpisałam na ten post i napisałam coś w rodzaju: kurczę, nie wiedziałam, że to tak deprawuje, bo wiecie, no przyznaję bez bicia, to były moje majtki, to były moje gacie. A ja je kupiłam w New Yorkerze, przy stoisku, gdzie było dziesiątki takich. Jak można? Po prostu zróbmy jakiś szturm na New Yorkera i na inne takie. Jak można tak deprawować całą Europę Zachodnią? Zróbmy w ogóle zakaz wstępu na plażę po uprzednim sprawdzaniu, kto jaki ma strój, z wyznaczaniem, dokładnym wyznaczaniem na zdjęciach, jak ma wyglądać taki strój. I koniecznie, koniecznie trzeba zrobić tak, żeby właśnie dzieci nie były deprawowane, bo to wszystko dla nich, nie? Wszystko dla tych dzieci właśnie, nie? No. A postawa rodziców kształtuje postawę dzieci. Bo dzieci, zaręczam, nie mają poczucia wstydu. Dla nich może, nie wiem, może zaciekawienie wzbudziły moje tatuaże i to tyle. No ale to była jakaś niepotrzebna dygresja w zasadzie już teraz o tym spotet. No ale, a może potrzebna. W każdym razie bardzo Wam dziękuję, moje drogie. Widzę po prostu te, które tutaj są. Dla mnie to naprawdę bardzo piękne, że tu jesteście. Chyba mi tutaj mikrofon właśnie hacznęłam. Dla tych z Was, które nie oglądały teraz,
Replay można sobie poprzerabiać później. I to był chyba mój najdłuższy live ever. No ale był potrzebny. W każdym razie, moje drogie, dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.